Moi drodzy, sam schemat konsultacji SOAP to, no właśnie, z czego to się bierze? S jak Subjective, czyli wywiad, O jak Objective, czyli badanie, A jak Assessment, czyli uwagi i P jak Plan, czyli zalecenia. Więc po polsku będzie WBUS, więc chyba, chyba lepiej SOAP niż WBUS, ale do wyboru. I teraz, bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym Ci przekazać, jeśli chodzi o system SOAP lub WBUS, jest to, żeby Twoja dokumentacja miała tak zwany logiczny ciąg. To znaczy, że nie wypełniamy tych poszczególnych pól losowo, nie skaczemy z jednego na drugie, tylko zawsze wypełniamy je w jednej określonej kolejności. Zaczynamy od wywiadu, przechodzimy do badania, potem uznajemy uwagi, a na końcu zalecenia. Być może, jeżeli znasz już system KS Somet firmy kansów, którego no, ja używam i wielu lekarzy w Polsce, bo jest to jeden z najbardziej popularnych systemów, zwrócisz uwagę, że tam zalecenia są przed uwagami. I dlatego właśnie mówię o tym, żeby nie skakać, nie iść z góry w dół, tylko iść konkretnie według tego schematu. Wywiad, badanie, uwagi i zalecenia. Jeżeli wyrobisz wyrobi sobie ten nawyk i będziesz prowadzić to dokładnie w ten sposób, to bardzo przyspieszy Ci to, w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób myślisz, i to, w jaki sposób też piszesz. Dla przykładu, na czym to polega? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że ta zasada logicznego ciągu dokumentacji wymusza w pewien sposób to, żeby wszystkie informacje z wywiadu przeszły w dół przez badanie, przez uwagi do zaleceń w tej formie, jakie stały zgłoszone. Czyli jeżeli masz pacjenta, który zgłasza ci ból głowy i ból brzucha, to w badaniu musisz się odnieść do głowy i brzucha, czyli musi to badanie być tam w jakiś sposób opisane. Nie może być sytuacji, kiedy przychodzi pacjent z bólem głowy, a ty w badaniu osłuchujesz płuca, a badasz brzucha, a o głowie nie ma ani słowa.